Jakiś czas temu nagrałem film przedstawiający naprawę programatora w piekarniku. Naprawa udała się połowicznie, to znaczy sam piekarnik zaczął działać, natomiast programator nie działał. Komentarz jednego z widzów zmotywował mnie do poszukania lepszego rozwiązania. Oczywiście kupno nowego programatora za 500 nie wchodziło w grę. Po analizie iluś tam pomysłów skończyło się na włączniku Wi-Fi Sonoff POW. Włącznik ten współpracuje z aplikacją Evelink. Tutaj teraz z każdego miejsca na świecie mogę piekarnik włączyć, wyłączyć, jak również zaprogramować timer, czyli po jakim czasie ma się wyłączyć, ewentualnie mogę ustawić moment włączenia lub wyłączenia. No, mogę scenariusze. Tutaj odliczanie, nowy zegar. Tutaj mogę ustawić datę i godzinę włączenia, datę i godzinę wyłączenia. Najczęściej używam go w ten sposób, że włączam go. Jak się nagrzeje i wstawię ciasto, czy co tam piekę, to ustawiam stoper. Na przykład teraz wyłączy się po 15 minutach. W dalszej części filmu pokażę sam proces instalacji. Wersja POW jest o tyle dobra. Jedna rzecz, że ma maksymalny prąd 16 amperów, a druga rzecz, że pokazuje zużycie prądu.